Mówi się, że zatonięcie Titanica to znak końca epoki przepychu. Titanic zatonął podczas swojego pierwszego rejsu w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. Jego wrak odkryto 1 września 1985 roku. O skarbach znalezionych na dnie wokół statku, ale przede wszystkim o bezpowrotnie utraconych wnętrzach, opowiedział w Bibliotece Ratuszowej Krzysztof Mendrala, członek British Titanic Society. Titanic był nazywany pływającym pałacem, wnętrza tego luksusowego statku były jednak nie tylko wymysłem projektantów. Inspiracje zaczerpnięto z najbardziej luksusowych miejsc na lądzie, z apartamentów Ludwika XV, ogrodów w Wersalu czy rezydencji Tudorów. Nawet najuboższa trzecia klasa zawierała luksusy, o których na co dzień nie śnili jej pasażerowie. Na prelekcji Krzysztofa Mendrali, która zebrała sporą ilość zainteresowanych osób w Bibliotece Ratuszowej, można było także obejrzeć wyłowione z dna przedmioty z epoki Titanica. Były to głównie elementy zastawy, talerze, mleczniki, filiżanki czy sztućce z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Część wzorów była również używana na Titaniku. Oryginalnym przedmiotem z samego Titanica była grudka węgla wydobyta z głębokości prawie 4 km.